Wałbrzyski skatepark ma szansę stać się jednym z najlepszych w regionie. Jest nowy dzierżawca, który ma wiele planów dotyczących obiektu. Skatepark przy Topolowej ma być aktywnym, pełnym życia miejscem, gdzie czas mogą spędzić zarówno najmłodsi, jak i doświadczeni amatorzy sportów ekstremalnych. Wejścia odbywać się będą w 3-godzinnych sesjach. Jedna sesja w tygodniu kosztuje 20 zł, w weekend 25 zł. Jest możliwość kupienia karnetu na 12 wejść i no limit, gdzie przeliczając na godziny wychodzi za jedną około 1,30 zł. Z obiektu można korzystać już mając skończone 4 lata. Także kierujemy ofertę do tych najmłodszych dzieci, czyli to jest powiedzmy wiek przedszkolny, szkolny, do młodzieży, jak i do dorosłych. Widzę to, że teraz największy boom jest i to się utrzymuje od spokojnie w naszym tu regionie od 2 lat. Jest boom na hulajnogi, na jazdę na hulajnodze. Jest też dość spora grupa osób, które jeżdżą na deskorolkach i rolki. Wielu skaterów narzeka, że dzieci przeszkadzają im w jeździe i wykonywaniu trudniejszych ewolucji. Jest pomysł, jak to rozwiązać. Według mnie 3 godziny to jest naprawdę świat. Jak tu się przychodzi jeździć, nie w celach jakichś towarzyskich, to 3 godziny naprawdę wystarczy, żeby mieć dość po takiej jeździe. I jak będę widział zwiększony ruch, to do tego te sesje będą jeszcze z podziałem na sesje tematyczne, czyli będzie codziennie sesja otwarta dla wszystkich, ale będzie na przykład sesja tylko dla hulajnóg, tylko dla deskorolek, rolek, BMX-ów, dla osób, dla danej grupy jakby sportowej. To raz. Druga rzecz, no weekend. Otwieramy troszeczkę szybciej. Godzina 12 to jest, myślę, taka pierwsza sesja, na której jest najmniej osób i te sesje weekendowe dedykujemy rodzinom i tym najmłodszym. A te ostatnie sesje, trzecie, od 18 do 21 w weekend, przy też zwiększonym zainteresowaniu, będą tak zwanymi sesjami 16+. Czyli już wtedy starsza młodzież, dorośli będą mieć pole tutaj do wykonywania trudniejszych ewolucji, trików i bez obawy, że wyskoczy im jakieś 5-letnie dziecko. W skateparku jest wiele pomieszczeń, które nie były wykorzystywane do tej pory. Ma się to zmienić. Na obiekcie, myślę, w niedługim czasie będzie możliwość organizacji urodzin, tak jak już to jest w parkach trampolin i miejscach tego typu. Będzie z prawdziwego zdarzenia miejsce, w którym będą mogli odpoczywać rodzice i czekać na dzieci, które tutaj będą realizować swoje pasje. Myślę o sklepiku Maj, może nie kawiarence, no coś w tym rodzaju. Myślę też o otworzeniu sklepu specjalistycznego. Ponieważ w regionie takiego zdecydowanie brakuje, młodzież albo musi jechać w tym momencie do Wrocławia, albo zaopatruje się online w sklepach internetowych. Ale jeżeli mówimy tu o sprzęcie, choćby rolki, jest to sprzęt, który powinno się przymierzyć w odpowiedni sposób. I też chwilę w tych rolkach posiedzieć, poczekać. Więc nie wyobrażam sobie zakupu rolek online. Co zmieni się w skateparku pod względem jazdy? W najbliższym czasie mam zamiar dokupić przeszkody mobilne. Marzy mi się, żeby ten obiekt był na nowo zaprojektowany i żeby były przeszkody na nowo wykonane. Jednak jest to koszt wahający się między, jeżeli mówimy o tego typu hali, o takiej przestrzeni, jest to koszt w okolicach od 100 do 400 tysięcy. Więc tu już to są niemałe pieniądze. Oczywiście chciałbym wspomóc się projektami i funduszami unijnymi. Niemniej jednak do tego typu projektu troszeczkę musimy wspólnie z Urzędem Miasta, z Panem Prezydentem zaktualizować umowę.
Dzierżawca poszukuje również instruktorów jazdy. Chętni mogą się zgłaszać w skateparku, a ten jest otwarty codziennie od 15 do 21. W sobotę i niedzielę od 12 do 21.